Dobra, słuchajcie, minęła 20, więc powoli zaczynamy. Kto ma do nas jeszcze dotrzeć, to pewnie się pojawi. Miło mi Was powitać, nazywam się Kamila Kruk i będę dzisiaj gościem naszego webinaru. Oczywiście gościem głównym jest Jacek Ja nazywam się Walkiewicz, Jacek Walkiewicz, którego prawdopodobnie nie muszę przedstawiać, bo skoro tu jesteście, to prawdopodobnie już o Jacku coś wiecie, lub słyszeliście, albo oglądaliście już. Tak, ale na pewno nie wiecie tego, o czym byśmy tutaj mówili wcześniej, że jestem naprawdę rasowym introwertykiem i dla mnie takie spotkanie online jest wielkim wydarzeniem i jestem bardzo stremowany. Chyba mogę to powiedzieć, bo ci przyznałeś się na live, że to jest pierwszy webinar Jacka od 3 lat. Także myślę, że to jest wyjątkowa okazja, żeby właśnie między innymi zadać swoje pytania, nie tylko posłuchać tego, co ja też mam do powiedzenia, ale też coś spróbować wyciągnąć ciekawego. Tak, dzisiaj można mnie pytać. Coś w ogóle rzadko zdarza, bo ci, co byli na moim seminarium, jakimkolwiek wiedzą, że tam miejsca na pytania nie ma. Dobra, słuchajcie, to w takim razie może zaczniemy od najprostszego pytania. Ja mam trochę tej wiedzy, że uczestniczyłam w procesie tworzenia książki, no właśnie, książki Rozmyślnik. Dalej słabo słychać. Dobrze, będziemy mówić głośniej. Jacku, to powiedz, dlaczego powstała taka książka? A możemy jej tak spróbować. Dlaczego powstała taka książka i dlaczego teraz? No dobre pytanie. Dlatego, że żadna książka, wszyscy, którzy przeczytali pierwszą i niektórzy również drugą, pytali mnie, kiedy napiszę następną i pomyślałem, że to jest dobry czas, żeby się z tym zmierzyć i powstał rozmyślnik, bo to jest w ogóle moje ulubione słowo, nie wiem, czy je sam wymyśliłem, czy skąd je wziąłem, ale odkryłem w którymś momencie swojego życia, że fajnie jest rozmyślać. I że ponieważ wychowywałem się jako jedynak, miałem dużo czasu, w zasadzie całe dzieciństwo spędziłem na rozmyślaniu, że warto kultywować tą tradycję dzieciństwa i rozmyślać dalej, a to, co rozmyśliłem, zapisałem w książce. No właśnie, bo w książce, widzisz, idealnie kończysz punkt do cytatu, który chciałam przytoczyć, tej książki właśnie z rozmyślnika. Powiedziałeś, czy napisałeś coś takiego, że książka to przede wszystkim bardzo intymny kontakt z ludzką myślą, z drugim człowiekiem. Tak, wiesz co, ale tutaj jest pytanie, na które ja muszę odpowiedzieć. Co nowego jest w tej książce, czego nie ma w poprzedniej? To dobre pytanie, od tego zacznijmy. Jak ktoś słuchał mnie w różnych miejscach, to i w ogóle jak ktoś chodzi na szkolenia, wykłady, zajmuje się rozwojem, to wie, że tak naprawdę wszyscy ciągle mówimy to samo. I nawet byłem kiedyś na jakimś spotkaniu i obok mnie siedząca osoba powiedziała o mówcy, który właśnie wystąpił, powiedziała, nic nowego nie powiedział. Na to powiedziałem do niego, po co ci nowe, jak starego nie wykorzystujesz? W związku z tym pewnie tam są rzeczy, które są absolutnie nowe, ale są również te, które jakoś inaczej widzę, inaczej podaję, inaczej na nie spojrzałem, ponieważ jest to zbiór pewnych moich przemyśleń z okresu co najmniej 3-4 lat. W związku z tym nie jestem w stanie w 100% odpowiedzieć, co tam jest nowego, ale na pewno to, co tam jest, jest mi bardzo bliskie i wynika z tego, jak dzisiaj, teraz patrzę na siebie, na życie, na sukces, na wdzięczność, na mistrzów i tak dalej, i tak dalej. Także proszę zajrzeć, polecam i napisać do mnie, co tam jest nowego. Będę wtedy miał gotową odpowiedź. Okej, to ja pociągnę to pytanie. Czy w takim razie od napisania, od czasu, kiedy napisałeś ostatnią książkę, ty jako osoba się zmieniłeś, te lekcje mogą być trochę inne? Tak, to rzadko kiedy czytam swoje książki, bo się boję. Pierwszą książkę, którą napisałem w 2009 roku, przeczytałem w 2000, przepraszam, nie, w 2000, dobrze mówię po polsku. W 2000, 2000, nie wiem, coś 2000. W 2000 bodajże czwartym, czyli po 5 latach po raz pierwszy usiadłem, wziąłem książkę, przeczytałem. Z lęku przed tym, że to odkryję, może mnie tam zaskoczy. I rzeczywiście zaskoczyło mnie pewne myśli, które przelewamy na papier. One w danej chwili są wyrazem naszego spojrzenia na siebie i na świat, a potem czasami w ogóle o tym nie myślimy, jak wracamy do tego za rok, dwa, trzy, to nawet jesteśmy zdziwieni, żeśmy to napisali. W związku z tym, tak, myślę, że jestem już trochę inny niż na przykład 3 lata temu. Od tego czasu coś we mnie na pewno
uległ przemianie. Okej, okay, a tu Marek zadał ciekawe pytanie. A czego ty się nauczyłeś z napisania tej książki? Czego ja się nauczyłem z napisania tej książki? To zależy o którym rozdziale, bo tak naprawdę myślimy, bo każdy rozdział był dla mnie osobną historią i każdy jest jakoś ze mną związany emocjonalnie. Ale w ogóle nauczyłem się, że warto pisać książki, bo dopóki mówimy i nas inni słuchają, to gdzieś tam istniejemy w tej przestrzeni. Natomiast jak napiszemy, to rzeczywiście ta nasza myśl zostaje na trwale. Jest mi bliska taka filozofia think on paper, czyli tak naprawdę myślisz, zapisuj, poprawiaj, wracaj do tego. Ale nie ukrywam też, że mam takie poczucie, że ludzie potrzebują książek. Ja lubię książki, uwielbiam książki, dużo ich czytam. W ogóle lubię klasyczną książkę trzymać w ręku i podkreślać. I za każdym razem, jak wracam do jakiejkolwiek książki, a moją ulubioną, o której mogę tu wspomnieć i polecić, jest Shantaram. Książka o Indiach, niezwykła, 3 razy już czytałem i zawsze odkrywam co innego. To właśnie w książce to, co jest niezwykłego, to to, że ona nas uczy, że te same treści w różnych momentach naszego życia, przy różnych stanach duszy, ducha, emocji, zupełnie inaczej odbierane. Nauczyłem się, że w zasadzie jestem różnym człowiekiem w różnych momentach i mam wiele swoich obliczeń. Ta książka, jak ją czytam po raz kolejny, te treści to mi pokazują. No właśnie, a co jakby wyczytujesz, kiedy przeglądasz książkę, która już powstała? Bo w sumie mogę wam powiedzieć, że książka dzisiaj dotarł pierwszy egzemplarz do rąk Jacka. A czy trzeba pokazać to, co jest mniej niezwykłe? Dobra. Proszę. A mianowicie, że ja się tutaj... Że ja się tutaj rozkładam, jestem w całości. Bardzo mi się ta okładka. W ogóle uważam, że okładka jest istotna w książce, ponieważ to jest taki pierwszy wzrokowy kontakt z cudzym słowem i dotyk tego, co za chwilę będziemy czytali, ma ogromny wpływ na to, jak będziemy odbierali treść. Jestem bardzo wdzięczny grafice za pomysł przedzielenia mojej twarzy na pół. A to mogę zdradzić, kto wymyślił, bo powiem wam, że grafika Serafin przygotowała okładkę, natomiast pomysł był wymyślony przeze mnie z Michałem Zwierzem Zwierzchowskim, który znowu przez przypadek znalazł się akurat w naszym otoczeniu. Myślę, że taki jestem, więc... w połowie jestem taki, jaki mnie znacie, a w połowie jestem takim, jaki mnie nie znacie i nawet moja mama, jak czytała moją pierwszą książkę i zapewne jak będzie czytała tą, również to odkryje, że jestem taki jakiś inny, czyli że jest moja druga połówka. Myślę, że to jest w ogóle odkrywcze w naszym życiu, że mamy dwie połówki, że one się różnią i mamy tą bliską sobie i mamy tą, która jest nieznana. Ta z drugiej strony okładki jest nieznana, tak jak powiedziałem. Na pewno jestem introwertykiem, robiłem 3 testy profesjonalne, z każdego wychodzę. Dobra, bo słuchaj, tutaj widzę jakieś komentarze, że dużo o książce, a coś by chcieli więcej w sensie takiego konkretu, co w niej się znajduje. Więc powiedziałeś, że masz jakieś ulubione rozdziały z niej, więc ja bym chciała, żebyś powiedział może coś o ulubionym rozdziale i co w nim jest, tak? Żeby dać konkretne lekcje, wskazówki, inspiracje. Oczywiście. Jest tutaj 20 rozdziałów i w zasadzie każdy jest mi bliski. Zaczynamy od pierwszego, który jest mi najbliższy, a mianowicie, że życie jest tajemnicze. Ktoś pisze, że szkoda, że tylko promocja. No tak, jest to promocja pewnych treści. Jeżeli ich nie zobaczycie, to trudno będzie się do nich odnieść. Pierwszy rozdział, do którego zachęcam, to jest rozdział tajemniczości. I jest to rozdział o tym, co mnie zaskakuje do dzisiaj tak naprawdę, że to, gdzie jestem, absolutnie wykracza poza to, co sobie kiedyś wyobrażałem. Ci, co mnie znają, wiedzą, że generalnie od zawsze jako młody człowiek chciałem być lekarzem i że bycie lekarzem było marzeniem związanym z tym, że chciałem pomagać ludziom. Wyszło na to, że pomagam ludziom, natomiast zupełnie nie będąc lekarzem. I to, że potem znalazłem się na psychologii, to, że jeszcze wcześniej byłem na weterynarii, a potem byłem w Gazecie Wyborczej, a potem po drodze spotkałem wiele osób, które zmieniły moje życie, takie jak Tomasz Warmus czy Ewa Holej.
i że te decyzje zapadały tak naprawdę w krótkim momencie, w jednej chwili. Większość najważniejszych decyzji w swoim życiu podjąłem w ciągu 3 minut, czyli od momentu, kiedy pojawiło się pytanie, co ja mam zrobić, do momentu, kiedy podjąłem decyzję, że wiem, co mam zrobić, w większości nie mijało więcej niż 3 minuty. I wszystkie te momenty zmieniały tak naprawdę kurs mojego życiowego statku. Rozdział, który się z tym wiąże, to jest rozdział również o takiej konsekwentnej niekonsekwencji. Ponieważ cały czas, jako dziecko, słyszałem, że mam stłumiony zapał i że jestem niekonsekwentny i że mam mnóstwo pasji, że one się kończą i ja ich nie kontynuuję, to tak naprawdę przez wiele lat żyłem w takim poczuciu bycia gorszym trochę. Tak jak kiedyś spytał mnie jeden z uczestników szkolenia, robiąc tego wstęp, powiedział: Jacku, ty chyba dużo pracujesz. I ja powiedziałem: tak, dużo pracuję. I on powiedział: bo wiesz, tak sobie pomyślałem, że inteligentny i wykształcony człowiek musi mieć jakąś pasję. Zadał pytanie: Jacku, jaką ty masz pasję? I wtedy zdałem sobie sprawę, że ja nie mam pasji, a chyba jestem inteligentny i wykształcony. I to było takie pytanie, które gdzieś mnie dręczyło przez najbliższe kilka dni. Naprawdę, że to brzmi zabawnie, ale parę dni chodziłem z taką myślą, no muszę mieć jakąś pasję, nie wiem, chomika kupię, myszki, rybki, cokolwiek, żebym potwierdził, że jestem wykształcony, inteligentny. W związku z tym ten rozdział o takiej konsekwentnej konsekwencji jest połączony z tym rozdziałem o tym, że życie jest tajemnicze i o tym, że czasami życie konsekwentne jest liniowe, od punktu do punktu, jest oparte na konkretnych celach, które realizujemy, ale jest nudne. W związku z tym tajemniczość życia, jeżeli potrafimy to odkryć i poddać się temu, co się gdzieś tam dookoła nas dzieje, chociaż nie jest zaplanowane, według mnie wymaga niekonsekwencji. I w ogóle bycie niekonsekwentnym prowadzi często do tego, co nazywam sukcesem. Mój sukces, jak na niego nie patrzył, jest wynikiem mojej życiowej niekonsekwencji i to co najmniej w kilku momentach, gdzie wszyscy uważali, że to, co robię, jest szaleństwem. W związku z tym polecam te dwa rozdziały i polecam wam spojrzenie na swoją drogę życia i zobaczenie tych punktów, które być może dzisiaj z perspektywy są inaczej oceniane, ale kiedyś były szaleństwem, kiedyś były pójściem pod prąd, naprzeciw innym i wszystkim tym, którzy mówili uważaj. Słowo uważaj podąża za mną przez całe życie, w związku z tym nawet nie wiem, czy jestem w stanie się od niego uwolnić. Częściej słyszałem uważaj niż zaryzykuj, bądź konsekwentny. To ja dopytam cię o jedną z tych rzeczy, bo mogłabym dopytać o kilka. Chodzi mi o podejmowanie decyzji. Powiedziałeś, że podejmowałeś decyzje i podejmujesz bardzo szybko i że często to były takie decyzje w danym momencie, jak rozumiem, trochę szalone, czy takie właśnie idące pod prąd w pewien sposób. To w jaki sposób myślisz o tych decyzjach? Jak podchodzisz w ogóle do podejmowania decyzji, że one przychodzą ci w taki prosty sposób? Bo jest to coś, co wielu ludzi rozciąga, tak? Ten proces podejmowania decyzji u nich trwa, zwłaszcza jeśli to są właśnie takie ważne życiowe tematy. Ja w ogóle nie jestem szalony. W związku z tym moje decyzje, jeżeli są szalone, to one są absolutnie wyjściem poza wszystkie możliwe sfery, strefy komfortu. Bliska mi jest taka myśl, że to szybcy wygrywają z wolnymi, a nie wielcy z małymi. I bliska mi jest taka myśl, że moje decyzje są dobre, najlepsze. I że one są dlatego najlepsze, bo są moje. I że ja biorę za nie odpowiedzialność. To słowo jest kluczowe tak naprawdę w moim życiu. Ale zawsze mam kłopoty z tym momentem, kiedy już po podjęciu decyzji wracam do tego, bo muszę sobie po raz kolejny powiedzieć, ona była moja i jest najlepsza, bo jest moja. Ja dostaję bardzo dużo maili z takim pytaniem, co mam robić, od bardzo różnych osób i one są mniej lub bardziej zabawne, czasami bardzo tragiczne i takie świadczące o tym, że ludzie są w wielkim, głębokim dołku. Moja filozofia zawsze była taka, że jak się wpadnie w dołek, to celem jest wyjść. Metody są nieistotne. Ci, którzy znają mnie bliżej, wiedzą, że miałem teraz już trochę mniej sporo zainteresowań szamańskich i gdzieś mi ten świat, dzięki Ediemu Pyrkowi, który mnie wprowadził do niego, był bliski. To, co mi się podobało wtedy, to to, że jestem taki, powiedziałbym, wielowymiarowy, że patrzę na życie, jak to się ładnie mówi, holistycznie. I że mogę brać z różnych, tak jak ze szwedzkiego stołu, z różnych kultur, z różnych filozofii, na przykład z Huny, którą bardzo lubię, mogę brać to, co mi odpowiada do tego, żebym był
w tym, co robię dzisiaj skutecznie, nie muszę tego oceniać. W związku z tym, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, to myślę, że podstawą jest takie przekonanie: moje są najlepsze, ponieważ są moje, słucham innych, natomiast decyduję sam i biorę za to odpowiedzialność. Też pewnie nauczył mnie tego mój mistrz Tomasz Warmus, o którym wspominam, ile tylko mogę. Pewną ze swoich historii, kiedy odebrał telefon do Australii, zadecydował tak naprawdę o tym, że jego życie później biznesowe bardzo się rozwinęło. To była taka historia, jest w pierwszej książce, pełna moc życia, ale historia o tym, że tak jak powiedziałem, szybcy wygrywają z wolnymi i że tak naprawdę zawsze wchodzimy w nieznane. To tajemniczość życia oznacza, że zawsze wchodzimy w sytuację, znaczy zawsze żyjemy teraz, w czasie teraźniejszym, dzisiaj. Decyzje podejmujemy dzisiaj, ale zawsze martwimy się o to, co będzie jutro, a jak przychodzi jutro, podejmujemy decyzję znowu dzisiaj. Czyli generalnie zawsze żyjemy w czasie teraźniejszym i w tym czasie teraźniejszym zmierzamy się z tą decyzją i jak się już ją podejmie, to mam poczucie, że praktycznie wszystko staje się proste. Ale łatwo mi się o tym mówi, natomiast nie mam takiego poczucia, że zawsze tak było. Ostatnie 15 lat czasu, kiedy robiłem to, co się nazywa ładnie i modnie rozwojem osobistym, włożyłem dużo pracy w to, żeby na przykład podjąć taką decyzję jak otworzenie księgarni, który to projekt był absolutnie szalony w tamtych czasach, czyli 4 lata temu. Ja nie wiem, czy wydanie książki nie jest jakimś szalonym projektem. Jeżeli ktokolwiek z Was ma taki pomysł, czy nie stoicie właśnie przed sytuacją, że wydaje Wam się, że a może nikt nie będzie tego czytał, a może to nie jest istotne, a może w ogóle szkoda ludzi absorbować swoim życiem. I ja myślę, że w ogóle książka jest takim momentem, kiedy człowiek musi się zmierzyć z uzewnętrznieniem siebie, swojej osoby, swoich myśli i tak naprawdę z takim trochę ekshibicjonizmem. Nie wiem, czy masz takie poczucie, ale jak się pisze książkę o sobie, ja dużo mówię o sobie, to trzeba pokonać taką barierę przed opowiadaniem ludziom o swoim życiu, a to zostaje już na zawsze, tak jak na Facebooku. W związku z tym wrócę do pytania, czego nauczyła mnie książka? Otwierania się, ekstrawertyzmu. Tak, jeżeli widzicie gdziekolwiek występującego Jacka Walkiewicza, który wygląda jak wesoły, ekstrawertywny człowiek, to wystąpienia i pisanie o tym dało mi umiejętność, której nie miałem. Mam umiejętność być ekstrawertykiem. Wiesz, to mam taką myśl, czy to znaczy, że w tej książce można zobaczyć, jak myśli Jacek Walkiewicz, skoro rozmyślnik? Ależ oczywiście. To jest w ogóle fajnie, obserwować ludzi i to, co myślą, dlaczego tak myślą, jak myślą. I to też jest jedno z podstawowych pytań do siebie samego. Co myślę i jak myślę, dlaczego tak myślę. Jeżeli o czymś myślicie, to dlaczego akurat tak? Bo tak myślicie? Czy dlatego, że tak zostaliśmy wychowani i ktoś tak myślał, żeśmy to przejęli? Jedna z książek, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, naprawdę długo nie mogłem dojść do siebie, co najmniej 3 dni, to właśnie była książka pod tytułem Myśl jest twoim wrogiem. O wielkości myśli, o wartości myśli i o tym, jak istotne jest to, żeby wiedzieć co, jak i dlaczego myślimy. Znaczy w ogóle rozmyślanie myślę, że jest fajną czynnością i taką bardzo potrzebną, ponieważ refleksyjność jest jedną z umiejętności, z podstaw rozwoju. No, trudno się rozwijać bez refleksyjności. Nie wiem, czy myśleliście kiedyś, jak ptaki hamują, jak przyspieszają. I dlaczego w ogóle potrafią robić to, co robią. A ja gdzieś tam miałem takie pytanie. Czy nie inni jak ptaki? Hamują? Nie, hamują. Kiedyś mój najstarszy syn spytał nauczycielkę, jak to się dzieje, że ludzie żyją i usłyszał odpowiedź, że to procesy zachodzą metaboliczne w organizmie. I spytał, a jak to się dzieje, że komórki zbudowane są z martwych pierwiastków, a te martwe pierwiastki w komórce razem tworzą żyjącą komórkę. Wtedy nauczycielka powiedziała, że jest inny temat lekcji. A mój syn był nazywany profesorem ciekawskim. Ja nie byłem ciekawski, jak byłem dzieckiem, ponieważ słyszałem, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła. W związku z tym to, co się zmieniło w moim życiu, to to, że ciekawość jest jednym z głównych motorów moich działań. I że tak naprawdę robię rzeczy, które wymagają ode mnie ogromnego wysiłku. Na przykład pojutrze lecę do Japonii, chociaż nie lubię latać, boję się latać i latanie jest dla mnie absolutnie dyskomfortowe. Tak, ale jest wiele miejsc na świecie, gdzie nie można dojechać i to są takie momenty, gdzie ja fizycznie przeżywam
fizycznie przeżywam wielkość decyzji, które podejmuję, tak, że wsiadam, lecę i że no, trochę jestem jak turysta, który jak wyjeżdża, to już myśli o tym, jak to będzie cudownie, jak wróci. Wiesz co, a zawsze chciałem być podróżnikiem i nie byłem. A tak mi się to skojarzyło i tu pojawiło się takie pytanie. Tak mi się skojarzyło to twoje nie lubię latać, a chcę nie, być znoszę w Japonii. Lat. A tu mówisz, jestem introwertykiem, ale występuję na scenie, mówię, inspiruję ludzi. I padło pytanie, jak sobie poradziłeś z tym introwertyzmem. I to nie jest gdzieś taka nutka w tobie testowania samego siebie? Zaakceptowałem. Też o tym dużo mówię, o strachu, o tym, że nauczyłem się z tym żyć. I to chyba było jedno z takich dla mnie ważnych momentów w życiu, kiedy przyjąłem takie założenie, że pewne rzeczy po prostu mamy. Niektórzy mają pewien wzrost, wyższy, niższy, niektórzy mają głos, niektórzy już nie mają i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nas jest taki, jaki jest. I że jak się to zaakceptuje, to wszystko dalej jest proste. Ale ja zaakceptowałem, to dla wszystkich, którzy występują i się boją, zaakceptowałem to, że część osób na sali w ogóle mnie nie polubi, a część uzna, że jestem nienormalny i że to jest okej, okay, że bycie nienormalnym jest fascynujące tak naprawdę i że taka niewielka dla mnie frajda, że może chociaż czuję się taki mocno stąpający po ziemi, jak inni pomyślą, że jestem szalony, to ja przez to odczuję coś, czego nie czuję. A tak poważnie mówiąc, to kiedyś pomyślałem sobie, że będę jak listonosz i przyniosę wiadomości. I myślę, że też pierwsza, druga i trzecia ta książka jest dokładnie taka. Ona przynosi pewne wiadomości. Ja jestem nieistotny. Nie trzeba lubić listonosza, żeby czytać listy. I że tak naprawdę, jak się mówi, nie strzelaj do posłańca, może przynieść ważną informację. To dobrze z tych listonoszy w swoim życiu odkryć, znaleźć. Mówi się, że mistrza spotykamy, kiedy jesteśmy gotowi. Może nie zawsze trzeba spotkać mistrza, ale czasami dobrze spotkać posłańca, tego kuriera, tego, który przyniesie pewną informację. Teraz byłem na urlopie, jak zwykle we Włoszech, jak zwykle z przyczepą kempingową. Znaczy jak zwykle od momentu, kiedyśmy sprzedali kampera, nie wszyscy może o tym wiedzą, słynnego. I tam siedziałem i czytałem jakieś pismo, nawet nie pamiętam jakie. I był artykuł, w którym było wiele ciekawych rzeczy i tak naprawdę trzy słowa, które miały dla mnie właśnie taką wartość listu, który otrzymałem przez piszącego, mianowicie, że nadmiar rodzi deficyt. Nadmiar rodzi deficyt. To niezwykłe. To w zasadzie wyjaśniło mi wiele sytuacji, to dlaczego czasami im więcej mam, tym mniej czuję się komfortowo i dlaczego ludzie, którzy mają naprawdę bardzo dużo, wcale nie są szczęśliwi i co jest nadmiarem i co jest deficytem. Znaczy moje rozmyślania poszły w kierunku tego, czego można mieć za dużo, a potem dlatego, że się ma czegoś za dużo, ma się czegoś za mało. Sami możecie sobie odpowiedzieć na pytanie, co was zalewa i czego macie deficyt, ale te trzy słowa nadmiar rodzi deficyt w zasadzie wystarczą, żeby zmienić kawałek swojego życia i jak coś jest inspiracją, to właśnie to jest inspiracją. Wiesz co, w książce jest też rozdział o kreatywności i tam też wspominasz o tym, że znowu nadmiar zabija tą kreatywność, a brak pewnych rzeczy pobudza. Że nikt ci nigdy o tym nie powiedział wcześniej, że to właśnie te takie trudne sytuacje braku będą powodować większą kreatywność. Nie sądzę, żeby ktoś się cieszył z powodu braku pieniędzy, ale mój mistrz, po raz trzeci chyba już go wymieniam, Tomasz Warmus, powiedział, że nic tak nie pobudza kreatywności myślenia jak brak gotówki. Nic tak nie pobudza kreatywności myślenia jak brak gotówki. To jest niezwykła myśl według mnie. Ja zresztą mam ją zawsze ze sobą, że jak spada poziom naszych finansów, to jest to właśnie bodziec do pobudzenia kreatywności, a nie do zmartwień. Chociaż na pewno niektórzy przygnieceni taką sytuacją finansową mogą zupełnie się ze mną nie zgodzić. I ja się zgadzam z tymi, którzy się ze mną nie zgadzają. Ale nie mam co do tego wątpliwości. Nigdy bym nie wychodził ze sfery komfortu, gdybym sobie nie podnosił poprzeczek i gdybym sobie nie wymyślał pomysłów do zrealizowania, których się boję. I zresztą bardzo często zauważyłem, że jak przychodzi moment finałowy tego, na co czekałem, to boję się jeszcze bardziej. Zweryfikować się z oczekiwania, znaczy wyobrażenia z tym, co się stanie. Ale mam jeszcze jedną radę. Ja nie mam oczekiwań. I to
Bardzo w zasadzie pomaga w życiu. Niektórzy pytają, a co ty będziesz w tej Japonii oglądał? Nie wiem. Jadę tam z niewielką grupą i w ogóle nie znam programu. I to, co bardzo lubię, to jak się budzę rano, to w ogóle nie wiem, co jest zaplanowane. W związku z tym, gdziekolwiek nie pójdę, gdzie mnie nie zabiorą i gdzie nie wskażą, że mam iść, to sprawia mi frajdę. I też się tego nauczyłem, że dobrze mieć taką zasadę. Niech się dzieje, co się ma dziać. Jak jeździłem na wypoczynek z moimi dziećmi 20 lat temu na Mazury, obowiązywały cztery zasady i pierwsza była: nic nie planujemy. Druga była: śpimy ile chcemy. Trzecia: jemy co popadło. I czwarta: nie uważamy, by mycie było istotne. W związku z tym została mi ta jedna: nic nie planujemy. Dobra, to wakacje. A tu padło, wyłapuję Wasze pytania, także nie martwcie się, staram się je tu spisywać hasłami. Padło takie pytanie, a jak przejść od tego rozmyślania do działania? No bo ja rozumiem taki luz na wakacjach, ale w życiu taki brak całkowity oczekiwań, brak jakiegoś planu, celu? Ja jestem w dobrej sytuacji, ponieważ ja nie rozumiem pojęcia motywacja, także nie używam go na co dzień w stosunku do siebie. Nie motywuję. Robię, co jest do zrobienia. Kiedyś mnie studenci spytali, jak ja się motywuję, i powiedziałem: nie wiem. Mój dziadek, jak karmił kury, też się nie motywował, w związku z tym po prostu stawał i karmił. A zdarza ci się odwlekać coś? A absolutnie, jestem mistrzem odwlekania, zwłaszcza rzeczy urzędowych. One tak długo leżą, kopert ZUS-u i z innych instytucji, których nie otwieram do momentu, kiedy nie przychodzą następne, z których wynika, że już nie jest dobrze. Okej, bo padło też pytanie, jak radzisz sobie z odwlekaniem. A w ogóle sobie nie radzę. Odwlekam. Właśnie Jacek Walkiewicz zdejmuje swoją aureolę mistrza, Nie mówiąc, no, że to z czymś jest sobie nie radzi. jedna z rzeczy, która zawsze mi sprawia kłopot. Jak wracałem ze szkoły, to już w szkole pisałem plan odrabiania lekcji. W związku z tym pisałem polski pół godziny, matematyka pół godziny, fizyka pół godziny. Zsumowałem, wychodziło na to, że mam 2 godziny do uczenia się i że powinienem już o czwartej być w domu. Ale ponieważ o czwartej jeszcze byłem ciągle na mieście z kolegami, to robiłem korektę tego planu i wychodziło mi polski 15 minut, matematyka 15 minut, fizyka 15 minut. Wychodziło, że w zasadzie w 1,5 godziny się wyrobię. Ale już o 18 powinienem być w domu. Ale o 18 byłem z kolegami jeszcze na mieście, w związku z tym robiłem korektę planu, że polski zrobię w szkole, matematykę spiszę od przyjaciela Mariusza, fizyki to mogę nie robić i wychodziło mi, że wystarczy, że będę o 19 w domu. I tak dalej. Nie, ja mam do tego spokojne podejście. Może zaskoczę, nie wiem, czy to wam pomoże, ale mam takie podejście, że rzeczy się dzieją wtedy, gdy mają się dziać. W związku z tym, jeżeli odwlekamy, to jest pewnie w nas jakiś opór. Ja absolutnie niekomfortowo się czuję, ale to też wynika pewnie z mojej natury. Może to jeszcze ma znaczenie dla was, ale jako wodnik zodiakalny jestem osobą taką, też zamkniętą, taką skoncentrowaną na poczuciu wolności, na tym, że to ja decyduję. I bardzo nie lubię wszystkiego, co jest takie urzędowe, co jest takie narzucone. I też nie lubię sprawiać ludziom przykrości i krzywdy. Jak mi klient nie zapłaci faktury, to naprawdę czekam dosyć długo, aż się odezwę i spytam, czy mógłby sprawdzić dlaczego. Ale poza urzędowymi sprawami, w takim codziennym życiu, przyjmuję taką zasadę takich cząstkowych celów mimo wszystko, czyli rozkładam sobie to na jakieś cele. Taka strategia, nie wiem, salami niektórzy mówią, czyli dzielę na plasterki, to mam do zrobienia. Natomiast długo czasami zajmuje mi, żeby się zabrać do pokrojenia tego projektu, który mam zrobić na cząstki. Natomiast oduczyłem się mieć wyrzuty sumienia z tego powodu. A to w ogóle ostatnie 3 lata nauczyły mnie szczególnie, że trzeba umieć się też demotywować. Nie wiem, czy jest to wam zjawisko bliskie. Większość ludzi przez lata pyta, jak się motywować, jak się nie chce. A dla mnie pytanie dzisiaj dosyć istotne jest: a jak się zdemotywować, jak się chce, ale nie można wszystkiego. Jeżeli szwedzki stół ma tak wiele rzeczy smacznych do zjedzenia, których zjedzenie na pewno nie będzie dobre, wręcz szkodliwe, to jak patrzeć na pewne rzeczy, rozkoszować się, ale już nie jeść? I powiedziałbym, że ostatnie 2 lata to było dla mnie wyzwanie, właśnie jak rezygnować z rzeczy, które są ciekawe, fajne. Jak odmówić komuś, kto ma fajny pomysł ze mną związany na przykład, albo samo odpisywanie na listy praktycznie jest niemożliwe w moim przypadku. Jak
Jak nie mieć wszystkiego i się cieszyć z tego, że inni mają. Nawet kiedyś mojemu synowi powiedziałem, że ja nie chcę mieć Ferrari. To nie jest moja bajka, ale mi się przyjemnie patrzy, jak ludzie jadą Ferrari po mieście. Sam fakt, że taki samochód istnieje, jest dla mnie fascynujący. Czyli trochę jak jestem w takim momencie detoksu czy oczyszczenia organizmu co jakiś czas, tam raz na parę lat, to potem czasami rzeczywiście mam kłopot z tym, no żeby jeść tort na przykład. Ale wystarczy, bo nie chcę jej, żeby stracić to, co zyskałem przez oczyszczenie, ale zobaczyłem, że samo patrzenie wystarczy. Znaczy, że człowiek nie musi mieć wszystkiego i że trudniej się demotywować niż motywować, bo jak się człowiek motywuje, to po prostu stawia sobie cele, dzieli na cząstki, wstaje rano i robi swoje. Ale jak ma tyle ciekawych książek do przeczytania, filmów do obejrzenia, ludzi do spotkania, miejsc na świecie do zobaczenia, to w którymś momencie musi umieć sobie samemu odmawiać tak naprawdę i że nie da się przyjąć wszystkich wyzwań. Że to jest też droga donikąd, jakbyśmy mieli się ciągle zmierzać ze wszystkim i stawiać sobie wyzwania i ciągle być w takim trybie gotowości tak naprawdę. Czasami trzeba być w trybie uśpionym, wyłączyć, pojechać gdzieś, gdzie można tego doświadczyć i przeżyć. A byłeś kiedyś perfekcjonistą? Bo ktoś zapytał się, jak sobie radzisz z perfekcjonizmem, na przykład przy pisaniu książki, czy nie, ona nie już jestem, jest gotowa? Nie, nie jestem perfekcyjny, jestem pedantyczny. I lubię symetrię, nie lubię jak coś wychodzi poza to i jest takie nieestetyczne i no, mam tak jak pewnie wiele osób, natomiast nie jestem perfekcyjny. Bardzo często jeszcze jako dziecko słyszałem bądź ambitny, nikt mi nie mówił bądź perfekcyjny, bądź ambitny, słowo ambitne, ambitny uważam w swoim życiu za nieobecne, wykreślam je, nie chcę być ambitny, nigdy nie byłem ambitny, ambicja mi się kojarzy mocno z ego i z takim ciągłym rywalizowaniem z innymi, z rywalizowaniem ze sobą, również samym. Nie jestem perfekcyjny, może dlatego napisałem 3 książki, bo gdybym był perfekcyjny, to być może żadna by się nie ukazała, bo z takimi rzeczami twórczymi, które robimy, jak wracamy do nich za rok, dwa, czy w jakimś tam momencie, to mamy poczucie, żebyśmy to inaczej zrobili. W związku z tym, ale to się już bierze z wystąpień. Zaakceptowałem swoją niedoskonałość, moją dykcję, która wcale nie jest najlepsza, to, że trzymam rękę w kieszeni, co się niektórym nie podoba, a trzymam rękę w kieszeni dlatego, że mnie to stabilizuje, lepiej się czuję na scenie, pewniej siebie. Nie wiem, dlaczego fizycznie mi jest lepiej. To nie wynika z nonszalanstwa. Zaakceptowałem również to, że nie jestem urodzonym showmanem i że dzisiaj jest dużo młodych osób, które występują naprawdę dużo ciekawiej i barwniej według mnie w takim pierwszym odczuciu. I również zaakceptowałem to w tym, co gdzieś tam piszę, że po prostu taki jestem. I że jak to powiedział jeden z moich mistrzów, nigdy nie mów tak, kiedy myślisz nie, bo twoje problemy z tego wynikają, że będę mówił tak, jak będę myślał tak i będę mówił nie, jak będę myślał nie. Ta twoja taka akceptacja i to wielu rzeczy na swój temat mi się tak łączy właśnie z tym, co ja wyczytałam, że tak naprawdę wszyscy mówią bądź najlepszą wersją siebie, a ty mówisz bądź najprawdziwszą wersją tak. siebie. I dlatego napisałem rozdział 3, zarządzanie hipokryzją. Tak naprawdę o tym, na ile jest tak, że rzeczywiście się rozmijamy ze sobą. David Nina, o którym wspominam wielokrotnie i wszędzie, zwraca uwagę na swoich seminariach o takiej integralności wewnętrznej, o takiej spójności, zgodności i podpisuje się pod tym, że to, co nas może oczywiście jakoś zabijać, to jest nadmiar hipokryzji. Nie mam co do tego wątpliwości, że również jestem hipokrytą w niektórych pewnych aspektach mojego życia. Najwięcej byście się dowiedzieli od moich dzieci, mogłyby wyjść pewnie i powiedzieć, że ojciec nie zawsze żyje tak, jak mówi i nie ma nic z tym złego. Jak kiedyś Schopenhauera spytano, dlaczego nie żyje tak, jak głosi, że należy żyć, to Schopenhauer powiedział, że drogowskaz nie musi iść do miasta. Czy to, kto widział drogowskaz, który idzie do miasta? W związku z tym nie zawsze mistrzowie w 100% dokładnie robią tak, jak mówią. Tak? To bycie najprawdziwszą wersją siebie też się zmienia, ponieważ my się zmieniamy, w związku z tym bycie blisko siebie, życie w zgodzie ze sobą, co innego oznacza, jak się ma 20, co innego, jak ma się lat 40. I to też była dla mnie jakaś taka trudna sytuacja w życiu.
moja żona kiedyś mi powiedziała, jak cię poznałam, to ty lubiłeś chodzić po centrach handlowych. I to jest prawda, jak mnie poznała, lubiłem chodzić po centrach handlowych, ale któregoś dnia przestałem lubić. I no ja oczywiście żartowałem, że to był marketing wtedy, jak ją poznawałem i chodziłem, bo tak, taki moment promocji w związku, ale to jest odkrywcze i to wymaga rozmyślenia i refleksji, jeżeli człowiek nagle patrzy na siebie i zdaje sobie sprawę, jestem inny. Tak samo jak moje komórki się wymieniły i mam zupełnie inną skórę, inne włosy, inne oczy, bo to się wymienia systematycznie, tak samo moje podejście się zmieniło i poznaję takiego Davida Ninana czy kogoś innego, on mówi jedno zdanie, albo czytam to zdanie, nadmiar rodzi deficyt i sobie myślę, już jest inaczej. I dlatego w zasadzie uważam, że warto czytać i to tak naprawdę nie muszą być wielkie dzieła, ponieważ człowiek się konfrontuje z cudzymi myślami i one potrafią dokonywać zmian w naszym życiu. Pytanie, czy to jest dobre, czy złe, zostawiam już każdemu, tak? Czy chcemy się zmieniać, ale to trochę tak jakby zadaj sobie pytanie, czy to ma sens, że woda płynie i ciągle jest inna. Po prostu płynie, my się zmieniamy. Powołujesz się na różne osoby. W tobie też ludzie widzą mentora. W tobie ludzie widzą tak autorytet, mogę też miało powiedzieć. I padło też takie pytanie tutaj. Nie lubię tego słowa autorytet. Na czacie. Dobrze. Ktoś mnie uważa za autorytet. To... Ale padło takie pytanie, że na twoim poziomie świadomości, co jest wyzwaniem? Na moim poziomie świadomości, co jest wyzwaniem? Ciekawa jestem, jak się odnieść do tego. Dla mnie wyzwaniem jest, żeby nie być swoją kopią, bo w jakiś sposób doszedłem do tego punktu, do którego przez wiele lat szedłem, tak? Czyli miałem jakieś cele, jakieś wartości, jakąś wizję i marzenia i w dużym stopniu je zrealizowałem. Czyli wszedłem na jakąś górę tak naprawdę i na tej górze byłem, zobaczyłem piękny widok i to, z czym dzisiaj być może borykam się bardziej niż kiedyś, to jak zejść z tej góry i wejść na inną. Tak, bardzo metaforyczne, ale kiedyś kolega mi powiedział, jeśli robisz coś, w czym jesteś dobry, to już nic nadzwyczajnego, zacznij robić coś, na czym się w ogóle nie znasz, wtedy musisz się zmierzyć z czymś innym. I na tym poziomie, na którym jestem, to jest jedno z takich dla mnie wyzwań. Drugie, które uważam za ważne wyzwanie, to jest osiągnięcie duchowego spokoju, czyli takiego spokoju, kiedy dookoła wszystko się dzieje, jak się dzieje, czyli okoliczności polityczne, społeczne są takie, jakie są, a człowiek w środku zachowuje taki spokój, patrzy na to wszystko i sobie myśli, o, wali się wszystko, kiedyś też się waliło i idzie dalej, robi swoje. Czyli dzisiaj, jeżeli tak świadomie się zmierzam z jakimiś trudnościami, to właśnie jak zachować spokój ducha, niezależnie od tego, co się dzieje dookoła, tak? Jak nie dać się porwać różnym falom w każdą stronę, tylko jak ustawiać swoje żagle świadomie tak, żeby płynąć w kierunku, w którym się płynie. To jest pytanie o ego. No, właśnie to samo. Gdybym mógł rozwinąć temat, czy ego przeszkadza w życiu. No jasne, że przeszkadza. Jak czasami patrzę, co robią moi koledzy z branży, jakie mają wielkie wystąpienia na 10 tysięcy osób i jak dostają oklaski na stojąco, to mam gdzieś tam z tyłu taką myśl, a może ja bym też tak chciał, ale sprawdziłem już wielokrotnie, że mimo wszystko lubię bardziej kameralne spotkania w mniejszych grupach, nie na 10 tysięcy osób, ale no porównuje się jak wiele innych osób, czyli z jednej strony czytam o ludziach, którzy rzucają wszystko, jadą do Afryki, pomagają i myślę sobie, o to jest piękne, właśnie być dla ludzi tak naprawdę, bo mimo wszystko uważam, że nieważne jak daleko dojdziemy, ważne jak wiele osób zabierzemy ze sobą w tą drogę, ile osób podąży, a my im pomożemy w tej wędrówce, ale co jakiś czas pojawiają się inne osoby w moim życiu, które pokazują swoje Ferrari i wtedy sobie myślę, może jednak to takie Ferrari ma sens i może warto by pomyśleć, a dlaczego nie. No i potem znowu jakby wracam do tego, co wszyscy znacie, do wartości pytania, co jest dla mnie najważniejsze. I wtedy wychodzi, że Nowsko Ferrari nie jest najważniejsze. Myślę, że też jak każdy człowiek mam ego, które można urazić, tak? I jakoś tam dotknąć. I z tym też gdzieś na Facebooku parę razy odkryłem, że jestem chyba mało odporny na hejt, na wpisy, które są... Nie,
jakby powiedzieć. No hejtem. Nie No są tak. konstruktywną Znaczy, krytyką, tylko są po prostu. w jaki sposób są niesprawiedliwe, o tak, może takie słowo, że tak, bo oczywiście o mnie można bardzo wiele rzeczy powiedzieć i można powiedzieć, że jestem gburowatym, mrukowatym. Można trafić na mnie gdzieś i zobaczyć, że wcale nie ma ze mną takiego fajnego kontaktu i takiej komunikacji, ponieważ jestem gdzieś tam zamyślony. Natomiast jak ktoś na przykład mi powie, że ja nie szanuję ludzi, to ja już czuję wtedy właśnie taki moment osłabienia, tak naprawdę. Wtedy chętnie bym to wytłumaczył, ale jak sami wiecie, trudno wytłumaczyć komuś, kto ma jakieś tam swoje zdanie. W związku z tym myślę, że wtedy jednak to ego się pojawia, tak? Kiedy coś dotyka nas bardziej niż powinniśmy się dać dotknąć. A poza tym jestem też snobem. Nie wiem, czy to związane z ego, czy nie, ale mogę spać w namiocie, w szczepie jak najbardziej. Lubię też pięciogwiazdkowe hotele, ale co jakiś czas na przykład sprawi mi przyjemność kupno pióra wiecznego, które zaspokaja próżność. Tak? Ono nie zaspokaja niczego innego, tylko próżność. Tak? Myślę, że tak. Chociaż jest piękne Jego cena sugeruje, że naprawdę jest wieczne, tak? I cena sugeruje, że to jest absolutne szaleństwo, żeby zapłacić tyle za pióro, ale można być koneserem piór. Natomiast zdaję sobie sprawę, że to jest raczej próżność. Ale to chyba nie jest złe. Co jakiś czas. Myślę, że jest prawdziwe, tak? Powiedzieć, że najważniejsze jest być prawdziwą wersją siebie. Tak, to moja prawdziwa wersja siebie lubi czasami dobry obiad, dobre restauracje. Co nie zmienia faktu, że najbardziej uwielbiam jedzenie w chińskich budkach za 14 zł i z surówką i z ryżem i nigdzie na świecie, nigdy w swojej historii, w swoim życiu nie zatrułem się chińskim jedzeniem. Nie jest to reklama, tak po prostu mówię tylko, że lubię takie jedzenie. Dobra, ja teraz trochę zmienię temat, bo tu widzę, że podbijają pytanie, więc widocznie nie jedna osoba jest nim zainteresowana. I wrócimy trochę do tego nadmiaru pomysłów. Ja jestem też ciekawa, czy masz jakąś swoją metodę, bo to jest pytanie, jak radzić sobie z nadmiarem pomysłów, jak się demotywować, to co powiedziałeś, do No ich właśnie tego się uczę, realizacji. no. Jak je No tak. priorytetyzować? Ty chyba mówiłeś o tych wartościach w pewnym Z momencie. istoty priorytetu wynika, że coś jest pierwsze, a coś jest drugie, coś jest trzecie. Jak sami wiecie, mamy czasami 10 priorytetów, co oznacza, że nie są priorytetami. No tak. Chyba najprostszą drogą i gdzieś staram się nią kroczyć, czasami zbaczając, to jest świadomość wizji swojego życia. Mam 55 lat, czyli praktycznie jest taki moment, kiedy za chwilę wejdę zgodnie z antropozofią właśnie w stan takiego no mistrza duchowego, tak tam piszą. Czyli będzie się oczekiwało ode mnie duchowego spokoju i takiego bycia pewnie ostoją tego spokoju dla niektórych. Ale mam swoją wizję na 15 lat do przodu, w związku z tym widzę swoje życie do 70 roku życia. Czyli mam ten kierunek, gdzie chciałbym płynąć, tak? Nie mam konkretnych celów, bo to jest wizja jest czymś szerszym niż konkretne cele. I mam wartości, których się trzymam. I to, co dla mnie niezwykłe, że one mi się zmieniają. I w pierwszej książce, jak pisałem w 2009 roku, to na pierwszym miejscu mieściłem zdrowie. Dzisiaj już bym powiedział, że zdrowie umieszczę na drugim miejscu, a na pierwszym jest poczucie sensu. W związku z tym to poczucie sensu w dużym stopniu daje mi poczucie sensu w kontekście wartości i wizji, tak? Czy to, co robię, przybliży mnie do tego, co sobie gdzieś tam wyobraziłem, czy mnie oddali? Oczywiście, tak jak powiedziałem, jestem niekonsekwentny. Jakby mi ktoś 2 lata temu powiedział, że stare samochody, tak zwane klasiki, będą miały dla mnie jakieś znaczenie i ja będę gotów jeździć takim samochodem, w którym zmiana biegów i hamowanie wymaga wysiłku no i w ogóle będzie mnie to interesowało, to by się popukał w głowę, bo mnie to nie interesowało. Natomiast jeżeli się spoznaje na swojej drodze ludzi, pasjonatów, ja spotkałem Bartosza Radziszewskiego, który się tym pasjonuje i który mnie tych samochodów zapalił, to czasami z takiej rozmowy wychodzi się no już z ideą, która jest nieśmiertelna, tak? Bo idea, jak już myśl, idea to myśl połączona z emocją.
Czyli pojawia się w głowie jakaś myśl i taka emocja, to coś, co czujemy, że oj, ja chcę, zrobię, pojadę, zobaczę. I jak powstanie taka idea, to jest nieśmiertelna tak naprawdę, ona już żyje wiecznie. I czasami przechodzi z pokolenia na pokolenie tak naprawdę. Są rodziny, które pokoleniowo realizują pewne rzeczy. I mnie bliska jest taka filozofia realizacji wizji. Ona się też może zmienić, tak? Czyli możemy się spotkać za 5 lat i powiem, miałem taką wizję, mam inną. Dzisiaj moja wizja jest taka, że bardzo bym chciał kiedyś, to znaczy za mniej więcej 5 lat, przymierzyć się do pomieszkania w ciepłym kraju, Włochy, Hiszpania, Portugalia, nie wiem, Grecja, ale w takim miejscu, gdzie człowiek wychodzi i widzi morze i świeci słońce i siada i czyta książki, i pisze książki, i robi webinary i tak dalej, i tak dalej. Ale nie mam takiego poczucia, że ja muszę być wierny temu do końca życia, bo może się okazać, że już w momencie, kiedy już przyjdzie ten czas, pomyślę sobie, ta wizja trzymała mnie przez wszystkie lata i powodowała, że wstawałem rano i robiłem swoje. A teraz mam inną wizję i zamieszkam w Bieszczadach albo w Ciechocinku, albo w jakimś innym miejscu, bo po drodze spotkałem człowieka, który mnie zapalił, nie wiem, do lepienia z gliny. Także mnie do wyboru tego, co bardziej moje niż nie moje, pomagają świadomość wartości i tego, że mimo wszystko gdzieś się trzymam myśli, że moim nie wiem, przeznaczeniem jest pomaganie ludziom w jakiś sposób, tak? Czyli raczej nie odnalazłbym się w firmie import, eksport, hurt, tam detal, spedycja, jak niektórzy mówią, chociaż to może być bardzo fajne przedsięwzięcie i ludzie mogą mieć mnóstwo z tego frajdy. Ja pewnie nie miałbym. Także wartości mi pomagają takie sito. To wartości, wizja i trochę chyba taki kontakt ze sobą, czyli odczucie, czy ja to czuję w ogóle. Stare samochody poczułem, ale też bym nie powiedział o sobie, znowu może się okazać, że je sprzedam za 3 lata i ktoś mnie spyta, tak jak z kamperem wszyscy mnie pytają, no i jak kamper? Nie ma kampera, odjechał. Odjechał, robiłem zdjęcie, jak odjechał, moje wielkie marzenie zrealizowane, odjechało. Zawsze jak oddaję samochody, którymi jeździłem, to je żegnam, dziękuję im za przejechane kilometry i no i idę dalej, kupuję następne, którym dziękuję, że się pojawiły w moim życiu i sprzedając znowu je oddaję. Także tak jak odjechał kamper, tak samo być może te wizje, które mam teraz, też odjadą, ale okej, no bycie niekonsekwentnym, konsekwentnie bycie niekonsekwentnym ma sens w moim życiu. Okej, to ja jeszcze wrócę do tego pytania Oktawii, a czy jest w takim razie tak, że przez to, że na przykład nie ma kampera, jest miejsce na inne pomysły, które może miałeś wcześniej. Są stare samochody. Tak, ale chodzi mi o to, że czy nie jest też tak, że czasami właśnie przez tę niekonsekwencję, przez te zmiany robimy sobie miejsce na niektóre pomysły, które nie miały wcześniej przestrzeni do bycia zrealizowanymi? My się obracamy w ogóle w obrębie tych tematów, które jesteśmy w stanie ogarnąć, tak? Czyli jeżeli bierzemy przewodnik, to mamy tam jakieś miejsca, które możemy zobaczyć, one są opisane. Ale już jadąc w to miejsce, możemy poznać kogoś po drodze, kto mówi, że jest taka malutka mieścinka, do której nikt nie jeździ. W związku z tym my nie wiemy, czego nie wiemy. I czasami trudno, ja akurat doskonale to rozumiem, bo żyłem w czasach, kiedy na przykład trudno było o czymkolwiek marzyć, bo radio Elizabeth było nie do kupienia w sklepie. Było tylko u ludzi. Znaczy, jak się poszło do kogoś, kto je załatwił po znajomości, kupił pod ladą, jak to się kiedyś mówiło, można było powiedzieć, o, jakie radio chciałbym takie mieć. Ale jeżeli się nie miało takich znajomych z radiem Elizabeth, to człowiek nie wiedział, że istnieje radio Elizabeth. W związku z tym, ja myślę, że to jest wręcz, no, takie oczywiste, że my w którymś momencie musimy być niekonsekwentni. Musimy sobie powiedzieć, całe życie marzyłem o tym, a teraz odkryłem jeszcze inne rzeczy dzięki innym ludziom. Bo nie mam co do tego wątpliwości, że to pasjonaci inni zapalają nas do naszych kolejnych pomysłów. I że, jak niektórzy mówią, jak spotkać ciekawych ludzi. Samemu być ciekawym człowiekiem, mieć już jakiś taki początek, zaczyn w sobie czegoś, co innych zainteresuje, a po drodze spotkamy innych. Także bliska mi jest taka filozofia wizji, która pozwala każdego dnia wstać i robić swoje, bez motywacji. Po prostu robić. Czyli modyfikujemy na bieżąco, na bazie poznawanych ludzi. Tutaj też jest taki rozdział o obowiązkowości, tak? Obowiązkowo-obowiązkowy. I to też mi jest bliskie, że no, w jakimś zakresie życia jesteśmy obowiązkowi, po prostu.
To, że woda w kranie leci, zawdzięczamy tym ludziom, którzy przychodzą do pracy. Ich obowiązkiem jest zadbanie o dalecie ciała. My nie jesteśmy wdzięczni ludziom z wodociągu, że woda leci, bo żeśmy zapomnieli, że inni ludzie pracują dla nas, a my dla innych ludzi. Przywiązuję wagę do takiego etosu, na przykład etosu pracy, że pewne rzeczy się po prostu robi, bo są do zrobienia. W tej książce piszesz też o trudzie, że on jest w pewnym, na pewnym etapie potrzebny, tak? Czyli to przejście od tego rozmyślania do działania, musi być ten trud, żeby coś powstało, jak rozumiem. No tak, trud jest według mnie satysfakcji, trudzić się, ponosić trud, trudności. To myślę, są takie kamienie milowe w naszej drodze do odczuwania zadowolenia i satysfakcji. To jest bardzo takie osobiste pytanie o to, w co ja wierzę. Generalnie nie lubię odpowiadać na to, bo to dla mnie jest temat bardzo szeroki, ale powiedziałbym, że jestem osobą wierzącą, niereligijną. To chyba by najlepiej oddawało. Zresztą w której książce napisałem dokładnie chyba tak o sobie. Ale proszę mi wybaczyć, to jest tak szeroki temat, który można wielokrotnie różnie interpretować, bo to jest kwestia słów, których używamy, do tematu, który jest poza słowem. Tak? Bo wiara jest czymś według mnie bardzo trudno definiowalna i trzeba używać słów, które potocznie znamy do opisywania czegoś, co czujemy, nie wiem, rozumiemy w środku. Bliska mi jest istota duchowości. Generalnie uważam, że człowiek jest istotą duchową. Tak? Uważam, że ciało dostajemy, jak przychodzimy, potem oddajemy i idziemy dalej. Bliska mi jest, wręcz bym powiedział, że człowiek się nigdy nie zaczyna i nigdy się nie kończy. Po prostu jest zawsze w tym wymiarze duchowym. I jak mnie odpowiedź na pytanie, a skąd tak czuję i tak wiem, to właśnie wszystkie te kontakty z różnymi ludźmi, czyli z wróżkami, i szamanami, i z księżmi. Jednym z moich mistrzów, ja rzadko o nim mówię, praktycznie w ogóle o nim nie mówię, ale to jest człowiek, który duchowo mnie kształtował, był ksiądz Roman Jędrzejczyk, którego niektórzy pamiętają i znają jako kapelana prezydenta Kaczyńskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Ale to był człowiek, z którym w szkole średniej na studiach chodziłem po górach z grupą ludzi i z nimi, który naprawdę ukształtował moje wartości duchowe i religijne w jakimś stopniu. Ale tak jak powiedziałem, to jest temat, który chcemy dotknąć, posługując się pojęciami, któreśmy sobie stworzyli, czyli jakby no, trudny do ogarnięcia. To jest, wiara jest łaską. O takim pytaniu. Ja chciałam poczekać z tymi informacjami, ale z racji tego, że pojawiają się pytania, to może odpowiemy na takie techniczne, bo pojawiają się o książkę. Jak skończymy prezentację, będziecie mieli informację, link do książki. Książka jest w tej chwili w przedsprzedaży, wysyłka będzie po 15 listopada. Będzie oczywiście dostępna w pełna moc słów i w sklepie, i w księgarni na miejscu. W najbliższym czasie, bo było pytanie, kiedy można Jacka zastać w księgarni. Najbliższy nie, bo wylatuje do Japonii już w piątek. Natomiast pewnie, jak to zwykle u Ciebie bywa, pod koniec listopada już będziesz się cyklicznie znowu gdzieś pojawiał tam na miejscu. Będę. Jak sobie radzę z zazdrością i nienawiścią innych? Ja raczej nie doświadczam takich stanów, aczkolwiek w miejscu, gdzie jestem, gdzie mieszkam, gdzie żyję, systematycznie ktoś mi niszczy samochód, rysując go w różnych miejscach i urywając różne części. Zawsze jak, no, to jest dyskomfortowe, ale zawsze jak podchodzę i widzę, to przyjmuję to z taką ciekawością człowieka lubiącego doświadczać. Ja sobie zrobiłem z tego słowa doświadczam, zrobiłem sobie narzędzie, które pomaga mi w życiu. Czyli jeżeli coś się dzieje, to mówię doświadczam, tak? Doświadczam bólu ręki, doświadczam urwanego tam czegoś w samochodzie, emblematu. Jestem pedantyczny, tak jak powiedziałem, i na wszystko mam pokrowce. I naprawdę na wszystko, na krzesełka kempingowe, na stół kempingowy, na praktycznie... Skuter. A skuter, tak. I to jest niezwykła historia, jak zakładam na skuter swój pokrowiec, żeby ten skuter się nie zniszczył, nie obił i tak dalej. I stawiam go w miejscu, gdzie wieje duży wiatr i ten wiatr podnosi ten skuter do góry.
zrywa z niego pokrowiec i skuter spada na ziemię, rysując się, gniecąc, wyginając kierownicę. I wtedy trzeba zobaczyć moją reakcję. Wtedy byście zobaczyli, że rzeczywiście naprawdę nie udaję, nie wygłupiam się i nie kłamię. Staję na tym skuterem i mówię, doświadczam pogiętego skutera. Przecież jako człowiek, dla którego każda rysa jest bolesna, no staję przed niezwykłym wyzwaniem tak naprawdę. I to jest chyba dla mnie, ktoś pisze o sukcesie, osiągnąłem sukces, czy mierzę wyżej. Dla mnie tym sukcesem jest wszystko to, co zmieniłem w sobie przez te wszystkie lata i właśnie, że potrafię jechać na tym skuterze z takim poczuciem, mam porysowany skuter i już. I nic mi to więcej w życiu nie robi, poza tym, że ktoś mi zagrał trochę na nosie. Nie, moje ego zostało tutaj w jakiś sposób naruszone, bo myślałem, że jak się zabezpieczę, zresztą kiedyś czytałem taką myśl, kto jest bezpieczny, jest w niebezpieczeństwie. Ponieważ przestaje być uważny, czujny i tak naprawdę przesypia te prawdziwe niebezpieczeństwa. W związku z tym ja prosto definiuję sukces. Sukces to mieć to, co się chce. I tyle. W związku z tym każdy jest człowiekiem sukcesu, bo większość z nas ma większość tego, co chce. A jak tak przyjrzymy się realiom i temu, co moglibyśmy chcieć, nie wiem, dom z basenem i piękny na Florydzie i tak dalej, się okaże, że większość z nas wcale tego nie chce, nie potrzebuje i to by nas trochę przerosło, bo nie byłoby częścią mojego życia. To też odkryłem dzięki synowi, który mnie kiedyś w Cannes spytał, czy ja chciałbym mieć taką łódź motorową. I wtedy patrząc na nie, pomyślałem sobie, no ale ona nie jest częścią mojego życia, to nie jest moja bajka. Moja bajka to jest właśnie ten skuter, o którym mówię i nawet jakbym miał taką łódź motorową, no to nie miałbym przecież znajomych z tego kręgu, nie miałbym gdzie nią pływać, bo to nie jest część mojego życia. Że te nasze marzenia, te nasze cele, one w jakimś stopniu są niebezpieczne, ponieważ mogą nas wyciągnąć, wyjąć z życia, w którym jesteśmy i nie będziemy już w tym świecie, z którego żeśmy wyrośli, ale nie uda nam się zaadaptować do świata, czyli takie przesadzenie siebie z jednej ziemi do drugiej może się skończyć z tym, że tu już nie będziemy tą roślinką w gronie innych swoich bliskich roślinek, a w tej nowej ziemi się wcale nie przyjmiemy i zaczniemy usychać. Dlatego też jak myślę na przykład o tym, że chciałbym mieszkać w jakimś odległym miejscu, gdzie jest ciepło, to gdzieś z tyłu głowy mam też tą myśl, no dobrze, a jak sobie poradzisz z tą sferą taką socjalną, czyli z ludźmi, ze środowiskiem, ze znajomymi, z tą codziennością, kiedy się spotyka sąsiada, którego się zna 20 lat, i się rozmawia z nim tak naprawdę o niczym. Czy rzeczywiście te nasze marzenia są tak wielkie i tak szalone i tak niezwykłe? One są w większości takie naprawdę do zrealizowania. Także że bycie milionerem, jakbyśmy tak zastanowili, wcale nie jest marzeniem większości ludzi. No, mnie po prostu ujęło taki cytat z twojej książki. W niej są po każdym rozdziale są takie lekcje mądrego wojownika. Ja przeczytam go całego, że mądry wojownik wie, że sukces łatwo poznać po tym, że wzmacnia, dodaje sił. Jeżeli nie wzmacnia, to nie jest sukcesem. I to zapytam, to ty odniosłeś wiesz, sukces? To trzeba obejrzeć film z Amy Winehouse i zobaczyć, jak ta kobieta przez całe życie mówiła, że ona się nie odnajdzie w wielkim sukcesie i wielkim świecie, bo by ją to zabiło. I zobaczyć koniec filmu, gdzie ją to zabiło tak naprawdę. Czy ja odniosłem sukces? No tak, no to sam fakt, że teraz siedzę i mówię i ktoś mnie tutaj słucha. 300 osób. Tak, to absolutnie. Nie wyobrażałbym sobie, nie wiem, 5 lat temu takiej sytuacji. I w zasadzie tak, czuję się spełnioną osobą w danym momencie, czyli taką, która... To są myśli, które pewnie wielu osobom przychodzą w pewnym wieku gdzieś tam do głowy i one mi przychodzą od jakiegoś czasu. A gdybym miał dzisiaj umrzeć, tak, czy jutro? To czy jakbym tak spojrzał wstecz, to bym powiedział, fajnie było, warto było, dałem z siebie, wytrwałem w tej swojej drodze, dałem z siebie tyle, ile mogłem i no i to jest, ktoś mnie kiedyś spytał, czy ja mam jakieś takie naprawdę
Szalone marzenie, tak, to może szokować, co teraz powiem. Ja bym chciał umrzeć świadomie. Chciałbym wiedzieć, że umieram. To jest jedno z moich takich marzeń na sam koniec już tej drogi. Chciałbym. Kiedyś czytałem o takich ludziach i jakoś było dla mnie to fascynujące, że ktoś po prostu to czuje, wie, że się zbliża i że to nie jest takie, że mu ktoś wyłączył światło i został zaskoczony, tylko że w którymś momencie ktoś świadomie no, poczuł, że to jest koniec i może wtedy powiedzieć, aha, okej, to o to wszystko chodziło w całym tym życiu. Ja bym tak chciał. Nie wiem, czy moja prośba im zostanie spełniona, ale myślę, że w ogóle życie świadome jest podstawą takiego życia mądrego, czyli powiedziałbym, śpieszmy się uczyć mądrze, życie szybko ucieka. To co, będziemy powoli kończyć Nie takim. wiem, może się zbliżać. Tak, bo mija godzina, stąd Czy mam film, do tak, którego. pytania to się ciągle będą Ale czy mam film, pojawiać. do którego wracam? No, oczywiście do filmów, które znam. Bo jak mogą mi się podać filmy, których nie znam? Bo tak z rejsu. No, uwielbiam polskie filmy, ale lubię Siłę Spokoju. Nie wiem, czy znacie ten film. Lubię W Pogoni za Szczęściem, o człowieku, który jest bezdomny i bezrobotny. I uwielbiam Titanica. Według mnie to jest genialny film. Nie wiem, czy można się tego czegoś nauczyć. Pewnie można, no, że czasami wielka miłość trwa chwilę, jeden wieczór, a potem się kończy, ale zostaje na całe życie i pozwala nam tak naprawdę czerpać z tej chwili. No pewnie tak. Znaczy w ogóle lubię filmy, po których jak wychodzę, to za 3 dni nie mogę się od nich uwolnić. A wiesz co, bo wraca tu jeszcze jedno pytanie, a ty też o tym dużo dzisiaj mówiłeś. Mówiłeś o Tomku Warmusie, nie tylko o nim, tak? Wspominałeś Davida Ninana, wspominałeś tak przewodnika duchowego swojego, więc padło takie pytanie, jak znaleźć mentora, tak? Bo czy warto, to mówisz o tym, że warto, natomiast skąd wziąć takiego mentora? Jak go Jest to szukać? taki, do którego można się przyczepić i łazić za nim i mówić: mentor, powiedz mi, pewnie ciężko znaleźć. Ja też takiego nie mam. Takiego, co pod telefonem siedzi i można mu powiedzieć, a jak zachować, a jak zrobić coś, a jak się przestać martwić. Ale dla mnie ten mentoring jest ukryty właśnie w książkach i w filmach. Tam są ci ludzie. No, nieodżałowany profesor Bartoszewski już nie żyje. Ja też go nie znałem osobiście i nie miałem przyjemności z nim porozmawiać. Natomiast parę zdań, parę jego myśli, które wziąłem, one miały i mają ogromny wpływ na moje życie. To zdanie, że są rzeczy, które warto i są rzeczy, które się opłaca, to jest naprawdę coś, do czego wracam. Czy warto, czy się opłaca? Czy warto, czy się opłaca? Praktycznie to jest też dobre pytanie dla tych, którzy się zastanawiają, czy wybrać opcję A, czy opcję B. A którą warto, a którą się opłaca? No, w świecie, w którym wszystko warto, to znaczy wszystko się opłaca, albo się nie opłaca, to czasami trudno wybrać to, co warto, dla nas warto. Nie, ja myślę, jestem trochę na takim etapie dzisiaj poszukiwania, bo mentor z założenia jest starszy, tak? Czyli mój mentor powinien mieć co najmniej 10 lat więcej ode mnie. Na pewno bardzo sobie cenię Zygmunta Paulsona. On w mojej książce pierwszej funkcjonuje jako Zygmunt Łakomy, ale zmienił nazwisko. I no, są takie osoby jak profesor Blikle na przykład, który mówi o biznesie i którego też lubię słuchać, ale gdybym miał powiedzieć, że mam takiego, z którego mogę skorzystać w każdej chwili, nie mam. W jakiś sposób chyba czuję brak. Ale ponieważ nie poprosiłem jeszcze o takiego, żebym go znalazł, dostał, albo żeby się on pojawił w moim życiu, to myślę, że może jestem taki poczekalni teraz do Może tak jak mentora. to zdanie, nauczyciel przychodzi, kiedy uczeń jest gotowy. Tak, może ja dzisiaj może nie wiem, do czego jestem gotowy. Bo tak jak powiedziałem, wejść na jedną górę, a potem z niej zejść i wejść na następną, to jest jakieś wyzwanie, bo trzeba trochę się rozstać z tym, co się do tej pory zrobiło. To jest dla mnie jakaś taka myśl z tyłu głowy, może nie dręcząca,
Bo to nie jest tak, że ilość idzie w jakość, prawda? Albo w rozwój. Że zmiana zawsze związana jest z jakimś rozwojem, z czymś więcej, z czymś tak jakościowo więcej, nie ilościowo. Także nie mam takiego codziennego mentora, ale na przykład powiedziałbym, że ten pośredni autor książki Shantaram, bo to jest książka oparta na życiorysie autora i to, co tam jest, ma dla mnie wartość mentoringową i ja z tej książki zrobiłem mnóstwo notatek. A wartość książki poznaję po tym, ile zrobię notatek, tak? Czyli co zostało dla mnie i z takiego właśnie poczucia, o to ciekawe, o to ciekawe, o to niezwykłe, o jakie ważne. I ta książka Shantaram, nie wiem czy znacie, ale polecam, dosyć gruba, nie każdy lubi takie 600-stronicowe książki, ma dla mnie taką wartość. W związku z tym może nie należy ubolewać, że nie ma się w zasięgu ręki starszego pana czy pani, która siedzi i odpowiada na nasze pytania. Wiesz co, tu ktoś napisał takie zdanie, że poprosimy na koniec dawkę motywacji i energii. Słuchajcie, ja wiem, że to jest bardzo trudne, bo co Dawkę powiedzieć w takim motywacji. momencie? Więc ja bardziej bym chciała cię zapytać, czy jest coś takiego, co ci się nasuwa na koniec tej naszej rozmowy? Bo padły różne pytania, różne potrzeby tak naprawdę od osób, które tak słuchają, oglądają. Co uważasz, że warto, żeby, nie wiem, mieli świadomość, albo żeby o czymś pamiętali, albo coś, co dla ciebie było ostatnio odkryciem i chciałbyś się podzielić, jakąś taką swoją refleksją czy No właśnie, ja już o tym rozmyśleniem? powiedziałem, że dla mnie odkryciem było to niewinne zdanie, że nadmiar rodzi deficyt, ale ja się czuję dzięki tym wszystkim dziwnym ludziom, których spotkałem, gdzieś czuję się wojownikiem, tak? Odkryłem, że wprawdzie w wojsku nie byłem, bo w moim pokoleniu to nie było atrakcyjne przedsięwzięcie, żeby pójść do wojska, ale że w którymś momencie stałem się takim świadomym wojownikiem, czyli człowiek, który zmierza się sam ze sobą tak naprawdę, pokonuje swoje słabości, swoje ego. Ego spala się w cierpieniu, tak naprawdę. Temu służyły wszystkie inicjacje, żeby ludzie doszli do granicy swoich możliwości bólu i cierpienia i przestali udawać kogoś, kim nie są. Mądry wojownik wie, że jutro będzie kolejny dzień i że słońce wzejdzie, tak naprawdę, że jest pewna cykliczność i dzisiejsze problemy jutro znikną, ale Legia Real 01. No to gratulujemy. Te problemy też znikną. I też znikną, tak. I Legia zniknie, i Real zniknie, że po nocy przychodzi dzień i że tak naprawdę każdego dnia otwieramy swoje nowe życie, nowy rozdział. I dobrze jest się obudzić z taką myślą, że życie jest piękne, bo jest tajemnicze, bo każdego dnia ono może być inne, ale mnie cały czas mimo wszystko motywuje to proste zdanie: zwycięzcy nigdy nie rezygnują, rezygnujący nigdy nie zwyciężają. A to, że zwycięzcy nigdy nie rezygnują, tak naprawdę wynika wielokrotnie z tego, że mają wokół siebie ludzi, którzy im nie pozwalają zrezygnować, tak naprawdę. Tych anonimowych, niewidocznych partnerów, małżonków, przyjaciół, chłopaków, dziewczyn, które powiedzą czasami: zrób, nie gadaj, zrób, nie gadaj, i to wystarczy. W związku z tym. Tego mogę Wam życzyć, żebyście nie rezygnowali, chociaż, i tutaj będę niekonsekwentny, i to jest to, o czym żeśmy zaczęli, o niekonsekwencji. Mądry wojownik wie, kiedy się wycofać. Wycofać się nie znaczy przegrać. Są takie momenty w życiu, kiedy człowiek wie, że może się wycofać, nie musi już nic udowadniać. Ale jak już dojdziecie do tego momentu, to będziecie wiedzieli. Natomiast dopóki nie czujecie, że to jest czas, jak to było w piosence, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. To należy próbować jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jak się człowiek przewróci, to się powinien podnieść, a jak się nie podnosi, to powinien z leżenia mieć też jakąś frajdę i potem wstać. A jeżeli sam nie może, to powinien poprosić. I tak naprawdę ta cykliczność powoduje, że ludzie odnoszą sukcesy. Ale gdybym miał tak powiedzieć coś głębiej, to bym powiedział, że największym darem ludzkości jest dar miłości, tak naprawdę. To, że możemy kochać i być kochani. Jak spytałem kiedyś starszego pana, jak żyć, to powiedział, że trzeba po pierwsze mieć cele na każdy dzień, każdy miesiąc, każdy rok. Po drugie, trzeba mieć rytm, to jest bardzo istotne, rytm dnia, wstać, ubrać się, ogolić, pójść, pojechać, zrobić, wejść w taki rytm, a nie łazić cały dzień w kalesonach.
plącząc się po mieszkaniu. I niezależnie od wieku rytm jest ważny. I trzecie powiedział, trzeba kochać i być kochanym. I tego wam życzę. Dobra, dziękuję ci bardzo. Dużo z tych rzeczy, ale nie wszystko. Znajdziecie w książce Rozmyślnik, bo chodziło nam o to, żeby dzisiaj dać wam wartość, żeby było trochę o innych tych rzeczach, żeby to była rozmowa właśnie o tym, jak myśli Jacek Walkiewicz na różne tematy. Jak myśli dzisiaj? Tak. Trochę Jacek odwoływał się do tego, ja dałam kilka cytatów. Tak jak wiedziałam, na razie książka jest w przedsprzedaży. Jeżeli zdecydujecie się na zakup dzisiaj, to do tych książek będziemy dołączać nagranie z dzisiejszego webinaru, dlatego że nie będzie on dostępny publicznie. Także jeśli ktoś chce, po zamknięciu okienka będziecie mogli kupić książkę. Oczywiście książki będą też do kupienia w księgarni Pełna Moc. Tak, pewnie po 20 listopada najwcześniej. Tak. Pytania były o e-booki, audiobooki. W tej chwili książka papierowa, gdzie można robić też swoje notatki. To tak może pokażemy od razu, żeby nie było. Właśnie swoje. Dużo czytam słuchając. Także na pewno taka książka też wyjdzie. Jeśli audiobook, e-book, to prawdopodobnie na początku 2017 roku. Więc jeśli ciekawi was to, co teraz, to zapraszam do wersji papierowej. Powiem wam z mojego punktu widzenia, bo było też dużo pytań, jak dużo treści się powtarza. Nie powtarza się dużo. Kamila redagowała, zna tą książkę lepiej niż ja. W zasadzie mogłaby odpowiedzieć na wszystkie pytania, które żeście zadawali. Może na pewno nie powiedziałabym tego w ten sposób, co ty. Poza tym dużo dzisiaj tego, co Jacek mówił, było dodatkowo, tak? Nie ma tych rzeczy w książce. Tak naprawdę powiedzieć chyba tylko jedną czy dwie historie, które tutaj znajdziecie. Także słuchajcie, zapraszamy dzisiaj, tak jak mówiłam, te osoby, które kupią w przedsprzedaży, dostaną nagranie z webinaru jako bonus. To czemu zdecydowałem się napisać książkę z Kamilą? Ja nie wiem. No w ogóle dlaczego zdecydowałem się z wami napisać tą książkę? No może właśnie z tej prostej przyczyny, że uważam, że nic w życiu nie robi się samemu i że warto się wspierać, a wydaliście mi się najbliżsi w zrealizowaniu tej idei, którą miałem. I co do tego nie mam wątpliwości, bo kształt tej książki i to, jak ona została zredagowana, jak ona wygląda w środku i jaka jest jej okładka, potwierdzają doskonale, że tak jest. Czyli znowu niekonsekwentna, szalona, trochę szalona. Tak, bo oczywiście mogłem ją sam wydać, prawda? Pójść do drukarni, tak jak wydałem pierwszą książkę. Ale tak jak powiedziałem, zwycięzcy nie rezygnują, dlatego że mają wokół siebie ludzi, którzy są ważni i nie pozwalają zrezygnować. I czasami wydaje nam się, że dzisiaj ich nie potrzebujemy, ale potrzebujemy ich zawsze. Myślę, że dobrze rozumieją to Amerykanie i wszystkie te kultury, gdzie jest taka współpraca ludzi, gdzie jest mniej takich samodzielnych akcji. My jesteśmy bardzo dużymi indywidualistami. Ale mnie jest jako człowiekowi zamkniętemu, powrócę do tego i takiemu, no takiemu trochę samotnikowi, bo co do tego nie mam wątpliwości. Fajnie odkrywać teraz frajdę z tego, że wokół mnie jest dużo ludzi, że mogę czerpać od innych, dawać i czerpać, bo w zasadzie ta zasada give away, podaj dalej, podaj dalej, podaj dalej, jest mi bliska, bo jak się podaje, to to wraca, zresztą sami wiecie. Więcej dajemy, tym więcej wraca, dobro wraca, inne rzeczy być może też. W związku z tym w ogóle pisanie książek wiąże się z taką potrzebą dawania innym ludziom. Dobra, ja cię jeszcze tu zapytam, bo jest pytanie o książkę Pełna Moc Życia. Dlaczego chcesz ją przestać sprzedawać? Pełna Moc Życia już jest niesprzedawana, czyli zakończyliśmy sprzedaż Pełnej Mocy Życia. Nie można już jej kupić. Ta książka była pierwszą książką, w której odważyłem się powiedzieć ludziom o swoim życiu, o historiach, których nikt nie zna, nawet moi rodzice, którzy jak czytali tą książkę, to byli zaskoczeni i uważali, że znają Jacusia całego od podszewki i nagle się okazało, że nie znają Jacusia.
ja coś sam siebie nie znam, dopóki nie napisał tej książki. Bo są takie momenty w życiu, kiedy czujemy, że chcemy zamknąć jakiś rozdział. Kiedyś dziwiło mnie, że na przykład artyści nie chcą śpiewać piosenek, które ludzie chcą, żeby śpiewali. Jolka, Jolka na przykład. Ludzie krzyczą, a ktoś już nie chce, bo śpiewał to milion razy. I poczułem też to z książką, że ona wyszła w pewnym momencie mojego życia. Jest tam wiele, było, znaczy jest wiele takich bardzo osobistych rozdziałów, na przykład poświęconych moim kontaktom z ayahuaską chociażby. I pomyślałem sobie, że ona spełniła swoją rolę. Ci, co ją kupili, są numerowane, będą mieli, a ci, co nie kupili, już tej książki nie będą mieli. Ale dobra wiadomość jest taka, że ona się ukaże w trochę innej, zmienionej wersji. I będzie taka, no, taka lżejsza, bardziej do młodych chciałem ją skierować. I no, jak ktoś nie ma tamtej, to ta nowa, która się ukaże, będzie miała również dużo w sobie ciekawych treści, plus jeden specjalny rozdział właśnie do młodych. I to odnowione wydanie będzie kiedy? No, myślę, że pod koniec listopada, na początku grudnia. Dostępne będą księgarnie pełne moców, ale również w Empiku. W związku z tym, jeżeli komuś się zbliży do tej sieciówki, to proszę, a jeżeli ktoś chce z autografem, z dedykacją, to zapraszam do mnie. Dobra, dziękujemy Wam za obecność. Ja dziękuję za miłą rozmowę. Tak jest. Bo tutaj mamy kibica, który jest ciekawy, co się dzieje, tak? Dobra, dziękujemy Wam bardzo. Ja naprawdę zachęcam dużo nowych rozmyślników w mojej głowie po pracy z tą książką. Coś jeszcze? Oczywiście, jak zawsze proszę wziąć to wszystko z przymrużeniem oka i z pewnym dystansem, bo idąc po cudzych śladach nie dojdziemy w to samo miejsce, w związku z tym traktujemy to trochę jak mapę. Mapa to jeszcze nie droga. Tak? Droga to, co przeżywacie każdego dnia, a książki to mapa do tej drogi, ale i tak musimy ją aktualizować. Dzisiaj korzystamy z nawigacji, ponieważ wszystko dzieje się bardzo szybko, jak wiecie, na drogach korki się zmieniają, w związku z tym i tak niezależnie od tego, co nawiguje nami z zewnątrz, musimy widzieć to w rzeczywistości realnej, także proszę przyjąć to jako pewną opcję na życie. Ktoś napisał, że miłe zakończenie wieczoru, więc życzymy Wam dobrej nocy. Się rozpoczął wieczór. Bo...